Coś. Jestem Kamil Pol, jestem reżyserem, operatorem obrazu, operatorem kamery w Platysi Marsz. Zajmuję się nowoczesnymi technologiami, zajmuję się rzeczami związanymi także ze sceną teatralną, ale w mojej historii są także i reklamy, są różnego rodzaju filmy krótkometrażowe, animowane, etc., etc. Użyję teraz klawisza. Nasza firma zajmuje się dużymi projektami i nasz background polega głównie na generowaniu bardzo fajnych obrazów. Technologicznie nie odstajemy od dużych studiów postprodukcyjnych na świecie i tak naprawdę naszej firmie zawsze gdzieś czekamy na jakiś taki przełom, na taki moment, w którym możemy zrobić takie haps i zacząć robić coś nowego. Bo to wszystko to są takie mini przełomy, to jest jak gdyby pokłosie tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 20, 30, 40 lat w świecie filmu. To wszystko, co się zadziało w rozwoju technologii, pojawiły się różnego rodzaju rzeczy, my adaptujemy i ciągle wyczekujemy na jakiś taki kolejny moment, w którym możemy zainwestować naszą technologię, możemy zainwestować nasze rzeczy, żeby pokazać coś fajniejszego. I tak naprawdę takich momentów było kilka, ja się skupię na takim rysie historycznym dość szybkim, żeby pokazać, o co mi chodzi konkretnie. Dla nas, z punktu widzenia jak gdyby entertainment, ważnym takim rzeczą była stereoskopia. To jest bardzo stary wynalazek. To jest wynalazek z przełomu XIX-XX wieku, kiedy fotografia została pociągnięta krok dalej. Klasyczna fotografia czarno-biała była bardzo fajna, wszyscy oglądali te zdjęcia, a w pewnym momencie ktoś stwierdził, a co będzie, jeżeli dwa aparaty ustawimy obok siebie, sfotografujemy to, wyprodukujemy taki mechanizm i damy zwykłym, prostym ludziom, którzy mieszkają gdzieś w Minnesota albo gdzieś w ogóle na jakichś bagniskach, damy im tą fotografię, żeby mogli sobie ją obejrzeć i zobaczyć, jak wyglądają piramidy. Jak wyglądają jakieś ludy inkaskie. W jaki sposób wygląda Paryż. Dla takiego człowieka to był moment, w którym on doświadczał jakiegoś takiego bliższego spotkania, kiedy widział głębię, perspektywę. Mógł zobaczyć po prostu praktycznie wejść w ten świat. To zostało dalej rozwinięte przez innych ludzi w stronę niestety filmów propagandowych i w stronę filmów wojennych. Cały manewr wojenny, wszystkie rzeczy, które zostały wyprodukowane podczas II wojny światowej, można było częściowo też znaleźć w formie stereoskopowych obrazów. Dlatego, że kroniki filmowe starały się zbliżyć widza jeszcze bardziej do tego, co się działo na froncie, w jakimś tam swoim celu oczywiście. Natomiast stereoskopia w formie zwykłego anaglifu, czyli kolorowych szkiełko okularków rozdawanych przy wejściu, pozwalało jednak tym ludziom poczuć się bardziej jak na linii frontu, poczuć się bardziej jak żołnierz, dzięki czemu oddawali swoje ostatnie buty i ostatnie kożuchy z szafy tym żołnierzom na froncie i finansowali partię, w tym wypadku tych złych. To jest taki jeden z przełomów. Kolejny przełom to jest, no, niepopularna pani, ale to jest Leni Riefenstahl. Ona jako jedna z pierwszych wprowadziła ruchome kamery. To jest bardzo ważny przełom, dlatego że późniejsza kinematografia, zwłaszcza sposób kręcenia dokumentów, zwłaszcza sposób opowiadania narracji, także propagandowej, to jest ta pani. Ona to wymyśliła. To jest akurat początek filmu Olimpia, o olimpiadzie w latach 30. Po raz pierwszy postawiono na przykład kamery na samochodach, po raz pierwszy dopuszczono w ogóle myśl do tego, żeby gdzieś tą kamerę nie stać i kręcić tym w jednym miejscu, tylko żeby można było podnieść ją wysoko, żeby użyć teleobiektywu, żeby filmować coś naprawdę z ciekawą kompozycją, tak jak na przykład tutaj, czy tak jak tutaj, i opowiedzieć jakąś historię. Pomimo tego, że to jest film propagandowy i Leni Riefenstahl została wyklęta przez swoich kolegów ówczesnych za to, że wspierała tego pana w czarnym tam takim wąsie, to mimo wszystko wkładu jak gdyby w ten rozwój technologiczny nie można jej odmówić. To także zdeterminowało późniejszą kinematografię i to także determinuje nas do dzisiaj. Tak naprawdę. Ostatni tak naprawdę, przedostatni jeszcze, który mam, to jest kolorowy film. I pomimo tego, że wszyscy wiemy, że kolor to jest bardzo ważne medium, to o tyle zdajemy sobie sprawę, że ono jest powiedzmy ładniejsze. Ono przynosi barwę, przynosi wszystko. W latach 30. Kodak wypuścił Kodachrom, który był pierwszym małoformatowym obrazkiem i on naraz po prostu tworzył puszkę Pandory. Pah, to eksplodowało. Ludzie tanim kosztem mogli załadować do swoich małych aparatów taką rolkę, tworzyć zdjęcia kolorowe. To ten pilot dalej nie istnieje? Nie, zabrali. Takie zdjęcia.
Zdjęcia, które dokumentują naszą historię. Zdjęcia, które były pierwsze zdjęcia kolorowe z II wojny światowej. Zdjęcia, które dokumentowały życie współczesnych, im współczesnych ludzi, powstawały w kolorze tanim kosztem. Do czego to doszło? Doszło do tego, że 50 lat później jedno z najsłynniejszych zdjęć, które zostało wykonane w historii fotografii, zostało wykonane właśnie na błonie Kodachrom. Steve McCurry w 1984 roku sfotografował tą dziewczynę. Nikt by o niej nie wiedział, gdyby nie to. Trafiło na okładkę National Geographic, Steve McCurry stał się najsłynniejszym fotografem na świecie. Kodachrom, dokładnie ta sama błona fotograficzna, która była kiedyś przełomem, jak gdyby jakąś nowinką technologiczną dla ludzi, którzy stwierdzili, ej, czarno-biały film jest fajny, ale przydałby się kolor i to taki tani. I nikt to nie wierzył, doprowadziło do tego, że dzisiaj kolor jest podstawą w przekazywaniu informacji. No i tak naprawdę ostatni, najważniejszy chyba przełom technologiczny to jest to. To jest to, co macie w kieszeniach, to jest to, co widzę na widowni teraz, co każdy używa z jabłuszkiem albo bez jabłuszka. Tak to kiedyś wyglądało, duże komputery szafowe. Zbierzmy dane, niech szybciej policzy. Policzmy wypłaty dla moich 4000 robotników w fabryce, kurczę, azbestu, nie wiem, czegokolwiek. Wielkie maszyny liczące zostały zastąpione coraz mniejszymi komputerami, wymagającymi mniejszej ilości ludzi, a przede wszystkim dla domowników. Pojawiło się małe komputery, małe IBM-y, te, które zwykły, normalny John Kowalski mógł sobie siąść i zagrać w grę. Bo ludzie bardzo szybko nauczyli się tworzyć gry. Nauczyli się wykorzystywać, że potencjał nie tkwi tylko i wyłącznie w cyferkach, analizie, nie wiem, zbieraniu danych, tylko to, że taką maszynkę można zaprząc i stworzyć z tego rozrywkę. Te gry ewoluowały z prostego ping-ponga poprzez trójwymiarową grafikę, do oczywiście coraz większej ilości bodźców, coraz większej ilości działających wybuchów, gigantycznej ilości efektów specjalnych. To wszystko determinuje kolejne pokolenia. Gry komputerowe determinują dzisiejszego młodego odbiorcę. Gry komputerowe w tej formie, pomimo tego, że one są brutalne, wiem, pomimo tego, że patują krwią, wybuchami i tak dalej, one determinują człowieka. Ten człowiek, który dzisiaj jest, młody, spokojny człowiek, który sobie siedzi przed komputerem, on wymaga tych bodźców. Bo dzisiejszy statystyczny 20-latek, jeżeli zobaczy coś nudnego, to przełączy. Czas reakcji na YouTubie wynosi 5 sekund. Jeżeli w ciągu 5 pierwszych sekund nie nastąpi nic fajnego, bam, tracimy widza. Ci ludzie są przyzwyczajeni do tego, że w grach komputerowych nie chodzi tylko i wyłącznie o super wybuchy, o super grafikę i tak dalej. Gry komputerowe dzisiaj to jest duże wyzwanie dla scenarzystów, to jest duże wyzwanie dla reżyserów. Każdy z tych dużych tytułów tutaj, które się odgrywają, to są tak naprawdę interaktywne filmy. Battlefield. Bardzo dobra historia trzech praktycznie braci w mundurach. Wolfenstein, opatujący po prostu, ociekający alternatywny świat, w którym naziści wygrali II wojnę światową i staje przeciwko temu wszystkiemu jeden człowiek, ale jednocześnie poruszane są bardzo wszystkie nam bliskie po prostu rzeczy. Czyli miłość do bliźniego, miłość do kobiety, walka o wolność. Alien Isolation na przykład. Jedna kobieta przeciwko całemu środowiskowi, w ogóle nie strzela się, nic się nie robi, trzeba się kryć po szafkach. To wszystko wymusza na dzisiejszym widzu tak naprawdę jakąś zupełnie nowy poziom wrażliwości. I teraz dorzucając do tego jeszcze jeden klocek, którym są dzisiejsze blockbustery, w którym widzimy, że te wszystkie rzeczy są połączone razem i idzie się do kina takich Transformersów i widzi się to, no to wiecie, no to ten widz już ma takie oczekiwania wygórowane, są tak wielgachne, że naprawdę niesamowicie ciężko będzie mu sprostać. Ten widz jest człowiekiem, który w tym momencie, jak siedzi w kinie i widzi coś nudnego, jest w stanie wyjść. Dochodzi do tego tak naprawdę case tak zwanego global networking i social media. Nudny widz to jest widz, którego nie chcemy. Nudny widz to jest koleś, który będzie korzystał z internetu, z telefonu, Facebooka, Instagrama, Snapchata i on ma dostęp do tej technologii cały czas. Każdy z was ma teraz aktywny smartfon i w każdej chwili możecie zalogować się, jeżeli chcecie, do mediów społecznościowych. Jakkolwiek ich wykorzystać. Możecie je wykorzystać w dobry sposób, w zły sposób. Opisując to, co ja teraz mówię, w dobry sposób albo w zły sposób. Bu.
To jest taki prosty eksperyment, który bym chciał przemielić. Mamy dwóch widzów. Mamy pana A i pana B. Z wyglądu nie różnią się w ogóle niczym. Jest ten sam typ widza, ten sam grupa wiekowa, nie wiem, ktokolwiek. Mamy widza A, który po przyjściu na spektakl, klasyczny spektakl, czarny tiul, aktor i czaszka. I to jest widz, który mówi, it's okay. Dzień wcześniej był na Transformersach, powiedział okej, okay. Teraz przed NATO mówi approved. Dobra, to jest ukochany widz tak zwany. I potem mamy widza B. I to się zdarza. Mamy takiego widza i teraz co z nim zrobić? Czy pozwolimy temu widzowi biednemu tak cały czas trzymać tą głowę? Nie. Dlatego, że kiedyś widzów A będzie mniej, a widzów B będzie więcej. Bo tak to zadziała. Cały świat dąży w stronę widza B. Widz B będzie kiedyś dominantem. Będzie tyranozaureksem po prostu swojego środowiska. Ten widz B, jak wyjdzie z tego spektaklu, wróci do domu, to siądzie do komputera. I zrobi to. Instagram, Facebook, blog, YouTube. Opowie wszystko, jak bardzo było źle. To nie jest opinia jednego człowieka, to jest opinia jednego człowieka, który jest głośny. To jest opinia człowieka, który momentalnie może tą jedną swoją opinię rozsiać pośród swoich znajomych, znajomych swoich znajomych, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Ta opinia jest dzisiaj o wiele ważniejsza niż opinia jakiegoś krytyka teatralnego. O wiele ważniejsza niż dziennikarza, który pisze dla jakiegoś wiodącego portalu informacyjnego. Bo ta opinia może trafić do takiej rzeszy odbiorców, których staramy się przyciągnąć. Którzy nie są w stanie znieść tego, że tak naprawdę to jest nudna rozrywka. W wielu przypadkach. Albo nie. Ten dualizm jest niestety problemem, dlatego myśmy kiedyś wymyślili sobie takie coś, jak 3D Live Theater, czyli staramy się łączyć film z teatrem, pokazać to w warunkach scenicznych. Na czym to polega? Polega to bardzo prosto. Proszę bardzo, widownia, scena, aktorzy, ekran. Płaski ekran, jest jakaś projekcja. Wkładamy okulary. Wkładamy okulary stereoskopowe, czy to, co widzimy z kin, bach, wychodzimy. I teraz niby wydaje się prosta sytuacja, dlatego że mam aktora, jestem aktorem i naraz stereoskopowo coś do was wychodzi, tak? Coś może być ponad moją głową, coś może być z boku, możemy mieć tutaj wiszące żyrandole, lewitujące statki kosmiczne, cokolwiek. Wszystko zależy od, w ogóle od pomysłu, jak gdyby scenariuszowego. I tutaj właśnie się cały niestety jest pies pogrzebany. Pomysł scenariuszowy. Bo jeżeli my na tym koncepcie oprzemy jakiś niezmieniony scenariusz, cokolwiek wymyślimy, jakiekolwiek rzecz, jakąkolwiek rzecz, która teraz się dzieje na deskach teatru. I po prostu dorzucimy do tego zamiast deski taką technologię, tak? Zamiast namulowanego tła dorzucimy cokolwiek, to się nie sprawdzi. Dlatego, że twórca efektów wizualnych i twórca spektaklu powinni stać ze sobą tak o, równiutko. Dlatego, że spektakl to jest jedno medium. I tak jak tutaj w teatrze w Amsterdamie, w Sky, robiliśmy próby z aktorami na scenie i jednocześnie dopasowywaliśmy naszą scenografię, tak samo działo się to w drugą stronę, to aktorzy i reżyseria musi się dopasować odrobinę do tego, co my jesteśmy w stanie zaproponować w tej scenografii. To jest bardzo mocno połączone medium. Tu w Romeo i Julii na przykład, w reżyserii Janusza Józefowicza, musieliśmy bardzo mocno uważać na to, co się dzieje z aktorami. Aktorzy musieli z kolei bardzo mocno uważać na to, co się dzieje na kontencie. To jest do wypracowania, ale tylko wtedy to zadziała. Tylko wtedy to medium jest przenoszalne. Tylko wtedy to medium ma szansę zaistnieć w oczach zwykłych ludzi na widowni jako prawdziwy świat, który można wejść. Poprzez tą głębię tracimy złudzenie tego, że nie wiem, ta scena ma 15 metrów, 10 metrów, tylko ona ma setki metrów. Tam się otwierają miasta całe gigantyczne przestrzenie. Możemy pokazać wiele różnych rzeczy, bardzo abstrakcyjnych. Coś, czego w normalnych warunkach nie jesteśmy w stanie pokazać. Takim kolejną rzeczą, którą jeszcze mamy, to jest motion tracking, czy tak zwany cyfrowy aktor. To jest rzecz dość eksperymentalna u nas jeszcze. Wykorzystaliśmy jak na razie to w dwóch projektach, z czego jeden mogę pokazać, to jest Gulliver. W jaki sposób opowiedzieć dzieciom o tym, że ktoś staje się ptakiem, jest wolny jak ptak? Możemy go zmienić w ptaka. Możemy wykreować jego cyfrowego awatara,
który będzie dokładnie śledzony. To nie jest animacja nagrana wcześniej, jak to się dopasował. Specjalna kamera śledzi ruch aktora i pozwala mu rozwinąć te skrzydła. To jest też pewnego rodzaju case study tego, w jaki sposób można zintegrować aktora z cyfrowym światem. W jaki sposób zrobić to, żeby cyfrowy świat nie wyglądał sztucznie. Żeby nie było tak, że jak się aktor poślizgnie, to animacja będzie szła dalej. Bo to jest też jeszcze czynnik ludzki, który zawsze do tego dochodzi. W tym konkretnym wypadku to, co on robi, te ruchy są dokładnie odwzorowywane w czasie rzeczywistym na ekranie. Skrzydła są dodawane do niego. Oczywiście nie możemy mówić o jakimś tam niesamowicie gigantycznym, wielkim ruchu, dlatego że to się posypie. Natomiast ta technologia jest dopiero w powijakach i my ją teraz bardzo mocno dewelopujemy. Natomiast być może to jest przyszłość. Może któregoś dnia aktorzy będą stali na scenie, a dookoła nich na każdy ich gest będą odpowiadały ich zmiany dekoracji. Może powstanie kiedyś jakiś taki scenariusz, który wykorzysta tą technologię. Tutaj piję do scenarzystów, którzy są gdzieś tutaj na scenie, znaczy na widowni. Ktoś scenariusze pisze? Nie? Nikt nie pisze scenariuszy? Serio? O, proszę. Jeden, uff. No i skoro już mówimy, pokazałem tutaj na pana Wojtka Kępczyńskiego, no to trochę musicalu Piloci. Bo to był taki bardzo kolejny duży step u nas w firmie, taki wewnętrzny nasz przełom wykorzystania technologii. W jaki sposób osadzić jeszcze bardziej tego aktora na scenie, jeszcze bardziej zbliżyć miejsca, w których się ci aktorzy znajdują, do widowni, do ludzi. Zanurzyć tych ludzi w tym całym spektaklu. Witam serdecznie na konferencji prasowej najbardziej oczekiwanego musicalu w tym roku, najbardziej oczekiwanej premiery. Mowa oczywiście o Pilotach. Proszę, na pierwszą pozycję. To naprawdę warto przyjść obejrzeć. No przede wszystkim jest to monumentalny, piękny, bogaty spektakl. Emocjonalnie, ale też wizualnie. Okej, to blue. Uważam, że ładunek emocjonalny wszystkich utworów, które składają się na musical Piloci, nie odbiega ani na jotę od najlepszych standardów światowych. Urzeka tutaj muzyka przez swoją różnorodność, dopasowaną do miejsca akcji, a przecież tych miejsc akcji jest kilka. Chcę to zobaczyć. To jeszcze raz, cały numer za chwilę. Jesteś zaskoczony tym, że ten jest huk, łomot, a ty kompletnie nie reagujesz. Zareaguj. Najbardziej tutaj lubimy to, że będziemy przed w takim dużym teatrze grać przed bardzo dużą publicznością. I bardzo dużo będziemy grać. Ponad 100 spektakli każdy chyba. Mamy to zdjęcie partyzanckie Agnieszka ogarnięte. To proszę, proszę, proszę bardzo, stańcie do partyzanckiego zdjęcia. Przepiękne warszawiany, przystojni piloci polskich sił powietrznych, samoloty, strzelaniny w powietrzu, bitwa o Anglię, no i wielka miłość. A do tego gigantyczny rozmach. Podobno nie było jeszcze tak zaawansowanego technicznie musicalu w Teatrze Roma. W związku z tym to po prostu trzeba zobaczyć. Tak, tak, jeszcze, jeszcze. Musical Piloci w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego, Teatr Roma, Platysi Marsz i ja wykonaliśmy do tego całą animację, całą tak naprawdę można powiedzieć postprodukcję spektaklu, jeżeli mówił bardziej profesjonalnym językiem. Tak naprawdę Musical Piloci to był taki pierwszy w mojej przynajmniej karierze musical, w którym na równi postawiliśmy się z twórcami wszystkimi, bo z reguły najczęściej tak, że scenografia cyfrowa była zawsze traktowana na zasadzie no, coś tam sobie wyświetlicie z tyłu, będzie spoko, będzie damy radę, coś tam wyświetlicie, będzie spoko, tylko róbcie tak, żeby nam się podobało. Tutaj nie, tutaj zostaliśmy zaproszeni do okrągłego stołu, tutaj żeśmy robili wspólnie wszystko i to zadziałało. Byliśmy traktowani po prostu bardzo na równi ze scenografem, na równi z choreografem, na równi z ludźmi, którzy współtworzą na co dzień tego rzeczy spektakle i to wyszło na dobre temu przedsięwzięciu. Dlatego, że my mieliśmy wpływ także na to, co się dzieje w scenariuszu, co się dzieje na jakichś przejściach, co się dzieje często w kostiumach, co się dzieje w muzyce.
praca na półtorej roku przy tym spektaklu dała nam szansę na wdrożenie naprawdę bardzo wielu swoich pomysłów, które gdzieś tam w nas siedziały, do rzeczy, które tak naprawdę mnie jako człowieka zajmującego się reżyserią animacji nie powinny teoretycznie obchodzić. Ale jednak forma dialogu zaistniała i ten dialog został dobrze wykorzystany. Taką pigułę teraz postaram się pokazać, czyli musical Piloci w pigułce. Co powstało? 35 animowanych scenografii. To nie jest tak, że mamy tam, nie wiem, dwa obrazki czy trzy, nie. Tam jest 35 w pełni animowanych, pełnych światów. Począwszy od Ogrodu Saskiego, Londynu 1940 roku, Generalnej Guberni, Paryża pod okupacją, lotniska w Dęblinie chociażby, czy lotniska Northolt w Wielkiej Brytanii, które częściowo musiały być odwzorowane zgodnie z historyczną prawdą, to tego jest 35, ze zmianami oczywiście. To jest jeszcze jedna ważna rzecz, że tego jest naprawdę sporo kontentu, jak na dwugodzinny spektakl. Do tego dorzucamy trzy filmy krótkometrażowe. Intro i dwie bitwy. Każda z nich to są osobne opowieści o naszych pilotach, o naszych lotnikach, ale każda z nich ma swój scenariusz. Grają w nich aktorzy, nagrani wcześniej na green screenie, są osadzeni w tym filmie. Film jest spójny plastycznie z resztą spektaklu i tego jest prawie 10 minut animowanego filmu w półtorej roku, dalej zaznaczam. I trzy animacje dodatkowo łączone z aktorami na scenie. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że mamy ludzi, którzy jadą samochodem tutaj po prostu. Tako, ekrany ich otaczają i wyświetlamy tam całą drogę, która reaguje na skręty samochodu i jak samochód odwraca się, to droga i animacja zakręca razem z tym. Że jakby kamera zmienia pozycję w naszym cyfrowym świecie. To wszystko tak, że myśmy przygotowali. Musieliśmy na to dbać, musieliśmy chodzić na próby, rozmawiać z techniką, jak szybko wózek jest w stanie się obrócić z samochodem w tą czy w tamtą stronę. Setki prób. Fajnie, że w ogóle mogliśmy wejść, bo Teatr Roma ma bardzo dużo diody, w sensie całą swoją technologię, normalnie dostępną. To jest bardzo duży plus tak naprawdę. Przez ponad rok pracy mieliśmy 30-osobowy zespół. Półtorej roku trwał w ogóle cały projekt. Przez pół roku tylko żeśmy się spotykali i dewelopowali temat. To było też bardzo dobre pół roku, bo tutaj z Wojtkiem Sebastianem Gonciarzem, z Jeremim Brodnickim, scenografem. Wypracowaliśmy w szkicach, w konceptach, w rysunkach. Przez pół roku wypracowaliśmy cały spektakl. On był gotowy tak naprawdę na statycznych kadrach, był gotowy na 8 miesięcy przed premierą, czy 9 miesięcy. Potem musieliśmy to tylko ożywiać i adaptować do pracy na scenie, co się okazało jednak bardziej skomplikowane niż zakładaliśmy na początku. To jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą sobie dobrze chwalę po prostu z Romą, że to jest płynna współpraca, że jechaliśmy na próbę i po 10 godzinach wychodziliśmy z tej próby zmęczeni po prostu jak psy, ale szczęśliwi, bo mamy taką listę uwag i tyle rzeczy się udało odhaczyć, że możemy iść dalej. Możemy iść dalej. Nie musimy czekać, nie wiem, 3 miesiące na to, aż w końcu się spotkamy, wejdziemy do teatru, bo wtedy teatr ma akurat luz, wolne, możemy wejść i to stestować. Nie, my możemy po prostu pojechać, umawiać się, nie wiem, wpadniemy za 5 dni. Dobra, spoko. Wchodzimy, robimy, działamy. Jest flow. Dzięki temu mamy duży, naprawdę bardzo duży bufor na zmianę. Jeżeli reżyser sobie zażyczy, żeby coś zmienić, jedziemy na próbę, sprawdzamy, czy to jest możliwe i zmieniamy to. Dlaczego nie? Do premiery jeszcze pół roku. No, to jest jak gdyby też bardzo ważna część, czyli animacja, to co już wcześniej wspomniałem, traktowana jest na równi z resztą spektaklu. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, fryzury są ważniejsze niż animacja. Czy kostiumy są ważniejsze niż animacja. Nie, bo to wszystko jest całość. Jak się spotykamy wszyscy na miesiąc przed premierą, albo nawet na 3 tygodnie przed premierą, wjeżdża to wszystko na scenę, gdzie widzimy te kostiumy, widzimy naszą projekcję, widzimy Jeremiego Brodnickiego, który wtacza wielkie 3-tonowe schody naraz i to wszystko zapinamy razem i patrzymy jeszcze ze światłem Marka Heinza, genialnego człowieka, reżysera światła z Amsterdamu. Widzimy to na scenie i naraz mówimy sobie wow, all right. I to działa. Dlatego tak ważna jest ta współpraca, tak ważne jest myślenie, że jednak animacja, reżyseria animacji dzieje się swoim torem i warto dopuścić tych ludzi do rozmowy, żeby nie zepsuć spektaklu. Bo nie może być tak, że człowiek, który do tej pory zajmował się tylko kreacją ludzi na scenie, ewentualnie malował scenografię na styrodurze albo na dykcie, naraz stanie się specjalistą w tworzeniu animacji, reżyserii obrazu, reżyserii filmów krótkometrażowych albo pełnometrażowych. Tak to nie działa niestety. Tak samo jak ja nie jestem specjalistą od scenicznej gry aktorskiej, tak samo ja nie wymagam tego, żebym naraz musiał mówić, nie, niech on stanie tam bardziej, bo to mi bardziej pasuje. Nie.
To jest właśnie działa w tą stronę, że ja się zajmuję swoją działką, ale jesteśmy na równi, dyskutujemy, próbujemy mieć wspólny flow. Tak, żeby zwizualizować. To jest 35 scenografii. To wszystkie, każdy z tych obrazów ma swoją historię, każdy z tych obrazów ma swoją animację, każdy z tych obrazów ma swoje wejście, wyjście, przejście. Bardzo często są to rzeczy, które są łączone wspólnie, na przykład ta scenografia z tą scenografią, to jest jedno wielkie, długie ujęcie dziejące się w przestrzeni spektaklu. To jest jeden duży utwór, tak naprawdę chyba dwa nawet. Tutaj nie ma tych filmów animowanych, kadry poszczególne, dlatego że ciężko się ogląda film animowany, przygotowany na projekcję, więc to są kadry tylko i wyłącznie z tego filmu. To są kadry z bitew powietrznych. Dwie duże bitwy i to, co ważne, te bitwy są bardzo mocno osadzone w samym scenariuszu spektaklu. To nie są oderwane filmy. One wynikają, zamykają ten scenariusz, scenariusz zamyka bitwy, bitwy zamykają scenariusz. Te bitwy poprzez plastykę, poprzez to, że używamy oryginalnych aktorów, to są ci aktorzy, którzy są z castingu, normalnie grają na scenie tych ludzi, oni zapinają się w całość. To jest wspólne jedno medium, które działa i no 10 minut takiej animacji wspólnej jak gdyby do całego spektaklu powoduje, że ten spektakl jeszcze bardziej trafia do widza, to jeszcze bardziej go zbliża do tej historii. Taki szybka rzecz, pilość od kuchni, czyli jak to było robione. To są zdjęcia w ogóle próbne, testowe. Teatr Roma posiada duże ekrany LED-owe, 7 ekranów, z czego 4 ekrany jeżdżą na scenie. 4 ekrany jeżdżące na scenie to są wielkie, gigantyczne, 8-metrowe płachty, może nie płachty, po prostu robotyczne ekrany, wózki, które potrafią się rozjeżdżać, łamać w różnego rodzaju kształty, tworząc, nie wiem, ściany kamienic, tworząc korytarze, tworząc zupełnie jakieś ekspresyjne w ogóle formy. Możemy dowolnie je ustawiać jak chcemy i wykańczać to wtedy już aktorami, wykańczać to prawdziwą scenografią, czyli myśleć ekranami, a nie jakimś pomysłem na zasadzie, no bo tutaj powinno być tak jakoś tak, nie wiem, grząsko. Albo jakoś tak bardzo zapełnione. Myślimy ekranami, myślimy tą przestrzenią, wykorzystujemy całą scenę po to, o zobaczcie jak to szybko jedzie. Naprawdę to jest wrażenie, jak obok was jedzie taka 10-metrowa ściana. Jak się zatrzymuje, to tym bardziej. Także ta technologia, która tam została użyta, pomimo tego, że te diody nie są jakąś niegrzeczną, jakąś niesamowitą rozdzielczością, ale one naprawdę świetnie zadziałały. Wykorzystaliśmy to medium bardzo mocno, dlatego że planując każdą scenę na makiecie, wcześniej na szkicach, myśleliśmy o tym, co my wyświetlimy na tych ekranach. Co my wyświetlimy w jakim ustawieniu. Dlatego że mając na przykład otwierające się wrota hangaru, no to wiadomo, że one będą się otwierały powoli, to znaczy, że za szybami powinniśmy widzieć coś więcej, to znaczy, że na tych ekranach powinniśmy mieć szyby z jakąś animacją przezroczystego z tyłu widocznego samolotu i tak dalej, i tak dalej. To są tego typu rzeczy, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Albo mamy gigantyczną scenę paniki, w której Warszawa jest bombardowana. Bardzo długi, skomplikowany numer. 30, 40, Wojtku, ilu aktorów grało w panice? 40 osób na scenie naraz, układ choreograficzny, jeżdżące ekrany, zmieniająca się scenografia i naraz, uwaga, nadchodzi, bum, wszyscy padają, wybuch bomby. I to wszystko musi być zgrane jeden do jeden. To nie jest tak, że wyzwalamy to z kciuka, nie, to musi być przećwiczone. 40 aktorów, powtarzam, to jest naprawdę dużo. I to oni nie stoją na scenie, tylko biegają. Wchodzą, wybiegają, coś tutaj się dzieje, coś tam się dzieje. No, reklamuję, warto pójść na pilotów, bo to tam to widać po prostu. To jest taki mały making of, czyli jak żeśmy wdrożyli zwykły język filmowy do teatru, żeby przygotować te wszystkie rzeczy. Dzisiaj dogrywamy Króla Zygmunta, Ninę i Hansa oraz Hitlera. U nas wewnętrznym studio Platiszy Masz, studio, które normalnie wykorzystywane jest do motion capture, a dzisiaj służy nam do nakręcenia efektów do spektaklu. Taśma to podstawa sukcesu na planie zdjęciowym. Miej jej dużo, będziesz zdrowy. 10-15 minut czasem będziemy miały. I uwierzcie Państwo, że musimy zdążyć. I zdążymy, bo w tarczy nie ma rzeczy niemożliwych, jak wiadomo.
dyrektorowi zależy na tym, żeby odtworzyć atmosferę przedwojenną. Oczywiście mundur jest mundur. Nie może podchorąży nosić munduru generała i odwrotnie. Dlatego staramy się wszystko zrobić tak jak, no, lege artis, tak jak było. Reakcja na węże i aplauz na węszczeniny. Tak jest. Chyba jeszcze nigdy w żadnym ze spektakli nie było takiej ilości kostiumów, które są zmieniane non-stop, ponieważ jesteśmy w wielu miejscach. Oprócz głównych bohaterów, aktorzy zmieniają się, mają kilka sekund na zmianę kostiumu i tak dalej, i tak dalej. Można by bardzo długo na ten temat mówić, ale mam nadzieję, że tych trudności będzie coraz mniej, chociaż absolutnie w to nie wierzę. Przyjmuję zakład. Wszystko, co jest teoretycznie, wszystko jest w porządku. Stefan. Stefan, powiedz coś. Pan się poprawia. No tak, tak, zapomniał się tylko. Poprawiasz rękawice, bo to wszystko robisz rękawice. Tak jest. Dobrze, tak jest. Lewo, prawo, prawe skrzydło się pali. A lewe się pali. Jezu, dziób się pali. Ten spektakl będzie się składał z różnych takich, jeśli mówimy o technice, z różnych takich innowacji technologicznych, które chcemy zastosować jako pierwsi w Polsce. No i mamy nadzieję, że właściwie nawet nie mamy nadziei, tylko jesteśmy przekonani, że to będzie bardzo interesujące dla widzów. Posłuchajcie, nasza próba spowodowana jest dzisiaj tym, żeby była jasna sprawa, że ten efekt chcemy zsynchronizować z tym, co się będzie działo na filmie. Jestem odpowiedzialny za efekty specjalne w przedstawieniu Piloci. Mamy do zrealizowania specyficzne zadanie, ponieważ będzie widać walkę powietrzną, która finalnie kończy się rozbiciem samolotu. Ja uważam, że większa kula ognia w tu, takiego, centralnie. Takiego centralnie, ale teraz rzeczywiście, bo przecież to idzie do góry. Możemy wszystko to na ten moment spektaklu, wszystko zabrać do góry. Bez wątpienia Teatr Roma jest teatrem, który chyba jeśli chodzi o efekty, wychodzi najbardziej do przodu. Można powiedzieć, że w skali efektów pirotechnicznych wewnątrz nie skłamię, jeżeli powiem, że jest to jeden z największych efektów na świecie. Założenie jest takie, żeby całe okno sceny wypełniło się ogniem. Więc tak na dobrą sprawę, no, gdzie może być większy efekt, prawda? Mało tego, jeszcze przewidujemy taki efekt, który nam troszkę wyjdzie aż w widownię, tylko że już bezpieczny. Krzysztof zawiadował. Jak gdyby w tym filmie widać tak naprawdę, że do zrobienia spektaklu scenicznego zaangażowane zostały środki, które na co dzień wykonywane są na planach zdjęciowych, na co dzień są wykonywane w dużych produkcjach. Mieliśmy green screen, czyli musieliśmy wyciąć aktorów z zielonego tła. Mieliśmy wstawianych cyfrowych aktorów, mieliśmy wybuchy. No, całą pracę, którą normalnie wykonuje się, żeby stworzyć produkcję filmową, myśmy przełożyli na scenę teatru, po prostu. Wykorzystując ekrany diodowe, po prostu wrzuciliśmy tam film, stawiając się, jak gdyby zmieniając perspektywę dla widza z płaskiej sceny na pełną głębię. Co to oznacza dalej? Że to jest dopiero pierwszy krok. Że to, jak gdyby teraz wykonaliśmy coś takiego i nie wiemy tak naprawdę, co będzie za 5 lat czy 10, co będzie kolejnym takim dużym krokiem w branży teatralno-scenicznej. Wydaje mi się, że kolejnym krokiem będzie coś, co się nazywa Game Engine, czyli to, co widzimy w grach komputerowych, skomplikowany sposób tworzenia grafiki wielopłaszczyznowy, wielowymiarowy, on trafi w końcu na deski teatru, że nie będziemy musieli robić tych animacji gdzieś cały czas, licząc to na wielkich komputerach, na wielkich render farmach, tylko opracujemy system, który będzie aktywnie odpowiadał także na ruchy aktora na scenie i wykorzystywał naprawdę bardzo realistyczną grafikę.
Tak naprawdę ta grafika realistyczna dzisiaj renderowana jest już real-time'owo, to są te przykłady. Te filmy, te wszystkie kadry to jest grafika, która nie wymaga przeliczania wstępnego. To jest grafika tak jak w grach komputerowych, możemy w każdej chwili zmienić kamerę, możemy w każdej chwili wymienić głazy, zmienić głównego bohatera, całe tło. To wszystko jest tak zwane real-time'owo, w czasie rzeczywistym tworzona grafika. Ten stopień fotorealizmu jest dzisiaj dostępny. Pytanie tylko do twórców, do reżyserów, do scenografów, do scenarzystów, co z tym można zrobić? A można wiele z tym zrobić, tylko trzeba mieć po prostu na to jakiś pomysł. Nic więcej. Te media tak naprawdę zaczynają się ze sobą splatać. Filmy, gry komputerowe, komputery i scena. To wszystko można wykorzystać. Nawet dzisiaj na tej prezentacji zamiast mówić po prostu do was wykorzystuję projekcję i ta projekcja jest obecna tutaj. Ona podkreśla całą tą prezentację. Każdy z was dzisiaj korzysta z nowoczesnych technologii. Te technologie możemy wykorzystać. One będą obecne za 100, za 1000 lat. Pytanie, w jaki sposób je wykorzystać? Dużym tak naprawdę problemem jest przewidzenie tego, co będzie naprawdę w dalekiej przyszłości, tak? Czyli co będzie dalej? Jak będzie wyglądał teatr za 1000 lat? Jak będzie wyglądał teatr za 500 lat? Powiedzmy już się, co nie lećmy tak daleko. Jak będzie wyglądał teatr w momencie, w którym będziemy w erze kosmicznej, kiedy będziemy latać sobie na Marsa na wycieczki? Jak będzie wyglądał teatr na Księżycu? Czy wyrośnie nam nowe pokolenie ludzi, dla których granica ciążenia, brak ciążenia będą stanowiły duży atut w tworzeniu w ogóle całych spektakli? Czy któregoś dnia zobaczymy kulistą scenę, w której aktorzy pływają, zanurzają się, a dookoła na kulistej widowni siedzi, może nie kulista, ale jednak dziwna widownia. Nikt nie wie, co będzie dalej i może gdzieś tutaj, wśród was jedna jest osoba, która zrewolucjonizuje za chwilę scenę teatralną, zrewolucjonizuje efekty. Może to będzie któraś z tych osób, może któraś, ktokolwiek. Dzisiaj być może jakaś idea się kiełkuje w czyjejś głowie i za 10 lat usłyszymy o jakimś takim niesamowitym efekcie. Tego nie wiemy. Ale co wiemy na pewno, że warto wykorzystywać te technologie, nie zamykać się na nich i warto mieć je cały czas z tyłu głowy w stylu co by było gdyby i spróbujmy je wykorzystać. Bo to moim zdaniem tylko to jest przyszłością teatru i ogólnie całej pojętej rozrywki. Dziękuję. Jeżeli są jakieś szybkie pytania, to mogę ewentualnie odpowiedzieć. Tak, tutaj jest. Raz, dwa, trzy raz. Nazywam się Wojciech Kępczyński, zostałem tutaj pokazany przez Kamila Pola. Chciałem ci bardzo podziękować. Chcę powiedzieć, że z ogromną przyjemnością pójdę na Pilotów, bo opowiedziałem, że to tak fantastycznie. Tak. No, mam nadzieję, że to jest świetny spektakl i mam nadzieję, że będzie wielka zabawa. Ale chciałem przede wszystkim ci bardzo podziękować za to, że zrobiliśmy Pilotów. Chciałem ci podziękować tutaj za to wystąpienie. Chcę jedną rzecz tylko powiedzieć. Ja będę za chwilę mówił, że ten facet odebrał mi 20 minut mojego wystąpienia. W związku z czym, ponieważ przedłużył o te 20 minut, ja będę miał tylko 10. I proszę nie mieć do mnie pretensji. Natomiast, dobra, resztę za ile? Za 40 minut. Kamilu, dziękuję ci bardzo. Wojciech Kępczyński.